Oto twój własny łapacz snów. Zobaczysz, przepędzi twoje najgorsze koszmary. Sprawi, że będziesz spała jak dziecko. Cóż, dzień dobry wszystkim. To Sisquack! Gdy już dorosnę, będę bronił naszej wioski jak Sisquack. Porwę kapitana na moim ogierze! I nakarmimy go czerwonymi mrówkami! Tak! Sisquack to prawdziwy bohater. Przyczajony bohater. Księżyc przeszedł przez niebo już dwa razy, a Sisquack cały czas żyje w górach. Tak! Kapitan Monasterio nigdy nie wybacza urazy i... No dalej! Mamy gości! Zobaczcie, to żołnierze! Nie zostawcie kamienia na kamieniu! Sisquacka tutaj nie ma. Na darmo przeszukujecie naszą wioskę. Tutaj go nie ma! Postawa! Pilnuj postawy! Wróg jest przyczajony i podkrada się, by cię zaskoczyć. O, kapitanie! Ten Sisquack jest nieuchwytny. Człowiek tak ważny jak ty z pewnością musi mieć ważniejsze sprawy na głowie. Jestem przekonana, że ten biedak najprawdopodobniej przestraszył się. No wiesz, strasznego, potężnego kapitana z Los Angeles. Oczywiście. Mojej reputacji i wojskowej waleczności. O, to pięknie pachnie. I czy mogę... Nie! Podejrzewam, że masz rację. Szukając go tutaj, marnujemy nasz czas. Żołnierze! Wracamy do garnizonu! Szybciej! Ruszajcie się, gamonie! Mało brakowało. Nie sądzisz, że odjechaliśmy zbyt pochopnie? Oczywiście, że tak. Musisz jednak bardziej uważać. Ta miska, którą podniósł Garcia, jest wskazówką. Jak myślisz, kto z niej jadł? Zawracamy! Uciekinier wciąż tu jest! Szukać wokół wioski! No dobrze. Sam wiesz, jak bardzo zmęczyło mnie ostatnio bycie Zorro. On tu jest, kapitanie! Złapaliśmy go! Kapitanie, tutaj! Hej, ho! Bierzcie go! Nie pozwólcie mu tym razem uciec, bo wy też pójdziecie do więzienia! Sisquack, zapamiętaj nazwisko człowieka, który cię złapał. Kapral Gonzales. Nie rozchodźcie się! To jest rozkaz! Dokładnie tak! Wracać! To rozkaz! Uciekinier podda się waszemu sierżantowi! Zawsze możemy liczyć na żołnierzy i Monasterio, którzy coś spartaczą. Puść go, kapral! Odsuń się, a ja tymczasem aresztuję tego niebezpiecznego przestępcę! A teraz siu! Nie! Jest mój! Ja go złapałem! Sisquack! W Monterey czeka na ciebie gubernator. Wyślę cię do obozu w najgorętszym miejscu w Meksyku. Spędzisz tam resztę swojego życia, rozbijając skały! Nie! To nie fair! Kapitanie, wszyscy wiemy, że zemsta szkodzi zdrowiu. Musisz mu wybaczyć. Wybaczyć? Chyba przeczytałeś to w książce dla pięknych senioritas. Wracamy do garnizonu! Tak jest! Tak jest! Monasterio zabiera Sisquacka do Monterey. Wyślę go do obozu pracy.
Jeśli tak, to Sisquak już nigdy tu nie wróci. Pojadę do Monterey, by porozmawiać z tym gubernatorem Don Parasolem. Ależ, babciu, ta podróż potrwa nawet kilka dni. Pójdę już. Odważny czumasz nie będzie gnił w obozie pracy. To nie czas na siedzenie na tyłku i liczenie motylków, moja droga wnuczko. Ależ, babciu... Cicho! Lepiej przynieś strój Zorro. Na pewno? Hmm? Wygląda, jakby miała zjeść monasterio żywcem. Już jestem! Wróciłem do domu po czyste ubrania. Dzięki temu będę dobrze wyglądał przed Don Parasolem. Czy to, co masz na sobie, pomoże nam uwolnić Sisquaka? Oczywiście. Zobaczysz. Strój, który wybrałem, jest magiczny. O! Pałac przed nami to rezydencja gubernatora. A? O! O! Proszę, senior. Och, Don Diego! Czyżbyś przyszedł ostatecznie się z nim pożegnać? Jako pierwszy popłynie do obozu pracy. Jeszcze nie na tym statku. Don Diego, seniorita Ines, co was sprowadza? Ekscelencjo, przyszłam błagać cię o wybaczenie dla dzielnego Sisquaka. Och nie, znowu ta nudna historia. Sprawa jest już zamknięta. To zbyt słodkie. Nigdy więcej nie podawaj tego na przyjęciach. To przepyszne. Ojej, masz rację, sierżancie. To pyszne. Ekscelencjo, od miesięcy Sisquak mieszkał w górach samotny. Z dala od plemienia i rodziny. Nie sądzisz, że to wystarczająca kara? Nie! Ten wojownik zaatakował oficera armii jego wysokości. Zasługuje na wypędzenie. Gubernatorze, tylko przebaczenie pozwoli nam wszystkim żyć w spokoju. Bądź cicho, słyszysz? Wystarczy! Nie chcę więcej o nich słyszeć. Czum marny, nie potrafię nawet wymówić tej nazwy. Mam za dwa dni przyjęcie, a jeszcze nic nie jest gotowe. To straszne. Mam koszmary każdej nocy. Koszmary? Mam na to sposób, ekscelencjo. Przyjmij proszę ten łapacz snów jako dar od plemienia czumaszów dla ochrony snów. To bałwochwalstwo. To przynosi pecha. Nie obawiaj się, ekscelencjo. Nie tylko opuszczą cię koszmary. Łapacz snów pomoże ci również wydać przyjęcie, którego nikt nie zapomni. Naprawdę? Oczywiście. Jednak w zamian za to musimy uspokoić duchy czumaszów, oddając im wojownika, na przykład Sisquaka. Chwila! To niemożliwe! Jeśli... Oczywiście. Sisquak przeprosi publicznie pana kapitana. Bardzo dziękuję, Don Diego. Rozkazuję natychmiast go uwolnić. Ale jeśli to zrobi ponownie, kapitan Monasterio aresztuje go. Przepraszam, kapitanie Monasterio. Co? Co? To jakaś parodia! Bardzo wam dziękuję, przyjaciele. To niemożliwe, to... Ech, nie może odejść! Pójdę z tobą. Potrzebujemy drewna na opał. Hmm.
Te ślady prowadzą do Monterey. Monasterio z pewnością wyśle dalej Sisquaka, jeśli ich nie dogonimy. Ruszajcie z wiatrem. Taka stara kobieta jak ja tylko was spowalnia. Zaśpiewam, żeby błagać duchy o ochronę. No dalej, Diego. Zatrzymamy ich na trochę. Gra się rozpoczyna. Daleko płyniesz? No nie, znowu przegrałem. Może mógłbym popłynąć razem z tobą? Ha? Śpieszę się. Nie, to za daleko. Ale dobrze, no możesz iść ze mną. Nikt nie wchodzi na pokład. To rozkaz. Obiecałam mojej babci sprawdzić z kapitanem Monasterio, czy ktoś nie znalazł Sisquaka. On zniknął i babcia bardzo się martwi. Señorita de la Vega, co za niespodzianka. Co? Don Diego gdzieś się zapodział? O, jest u gubernatora. Szukamy Sisquaka. Wiesz, gdzie jest? Wasz Indianin ma zamiar odpłynąć w miłą, daleką podróż w ładowni statku. Do obozu pracy w Meksyku. Nie! Co to ma znaczyć? Gubernator wybaczył. Jeśli nie będzie z nim kłopotów. Ale widzisz, został oskarżony o znieważenie gubernatora lub o kradzież konia. Nie jestem pewien. O nie, kapitanie! Tu chodzi o przesuwowy areszt. Nie, co to było? O tak, przymusowy? Tak powiedziałeś. No, nie wierzę. To znaczy, że Sisquak nie uciekł i powinien być wolny. Czy to prawda, kapitanie? Garcia! Przez miesiąc będziesz sprzątać gnój po koniach. Kapitanie, pozwól mi chociaż zobaczyć Sisquaka. Niestety, ten statek już niedługo podniesie kotwicę i musimy zaraz usunąć trap. Chwila! Cóż to, kapitanie? Czyżbyś chciał opuścić Kalifornię? Tak bez żadnego pożegnania? O nie! To jest ten straszny Zorro! Zorro! Tobie też należy się obóz pracy! Żołnierze, brać go! Tak jest, kapitanie! Szybciej! Natychmiast aresztować go! Stój, Zorro! Señorita de la Vega! Co ja narobiłem? Wachlarz, sole trzeźwiące, szybko! Ojej! Ines! Wody! Wody? Wody! Już pędzę, señorita! Proszę, trochę wody. Zaraz, co tu robisz? Nie możesz tam pójść. To rozkaz kapitana. Czy ktoś jeszcze chce wziąć nocną kąpiel? Czy to deszcz butelek, czy co? Czujesz się trochę zmęczony? Nie mogę pozwolić na to spotkanie. Patrz, Sisquak! Zanurkował! Właśnie odpływa! Co? Gdzie? Nikogo nie widzi. O nie, znowu! Nie! Zorro! Tutaj jestem! Tutaj! Złapię go! Stój, Zorro!
kapitanie! Kapitanie! Gdzie jest Sisquak? Ładownia jest pusta! Nie ma go tam! Nigdy nie uda wam się zgadnąć, gdzie go wsadziliśmy! Kapitanie, tego Indianina Sisquaka nie ma w ładowni! Oczywiście, że go tam nie ma, sierżancie, bo jest na pokładzie Santa Clary, statku, który właśnie przygotował... Cicho, bądź głupcze! Dziękuję za informację, kapralu. Zorro! Jest niesamowity! Dobrze się przypatrz. Twoja ukochana Kalifornia. Już nigdy jej nie zobaczysz. Oferujecie bezpłatną podróż do Meksyku? Zawsze chciałem zobaczyć piramidy. Zorro! Przyszedłeś tu, bo chcesz przegrać z największym mistrzem szermierki? To ty jesteś największym mistrzem w armii? A, rozumiem. Dlatego żołnierze nie potrafią trzymać szpady. Co? Odwołaj to! Zorro! Cofnij się! Nie zbliżaj się do tego więźnia! Nawet tak blisko? A może troszkę bliżej? Cofnąć się! On jest tylko mój. Najpierw musisz mnie złapać, mistrzu. Zorro! Wezmę ją. Przyda się na dole. Pokażę ci, kto jest najlepszy w szpadzie. Tutaj! A, to imponujące. O, dobre pchnięcie. Eleganckie. Pokażesz to jeszcze raz? Niesamowite! Nie mogę się doczekać finału. Ojej! Atakujesz w niezwykły sposób. Żołnierze pomocy! Mam lęk wysokości! Szybko, Sisquak! Płyń do brzegu! Wielkie dzięki, Zorro! Poczekaj tylko! Nie staraj się ukryć lub uciec, Zorro! Tylko walcz jak mężczyzna! Przecież jestem! Nie! Chcę na dół! Jak sobie życzysz, mistrzu! Nie! Zostawcie mnie! Nie! Ulżyło mi, jak uciekłeś. Diego, gdzie byłeś tak długo?
W garnizonie czekałem kilka godzin na gubernatora tylko po to, żeby dowiedzieć się, że Sisquack został uwolniony przez tego drania Zorro. Zorro i ja walczyliśmy z bandą żołnierzy. A, życie jest niesprawiedliwe. Dlaczego tego nie widziałem? Zorro musi wiedzieć, że Diego nie lubi jakiejkolwiek walki. Dlatego czeka, aż Diego nie będzie w pobliżu i wtedy uderza. Na pewno, babciu. Tak musi być. Wersja polska na zlecenie Platformy NC+, Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk i montaż... Ta broszka jest wspaniała. Podkreśla twoją młodzieńczą figurę, ekscelencjo. Robię wszystko, aby zachować formę. Los Angeles rozrasta się, ekscelencjo. Dlatego potrzebuję dobrego burmistrza. Mój mąż, Don Luis, jest najlepszym kandydatem. No cóż, będziesz zachwycona, droga Izabelo. To ja wyznaczę burmistrza. Zostanie nim Don Alejandro de la Vega. Słucham? Wspaniały pomysł, prawda? Wy dwaj, szybciej! Nie płacę wam za stanie! Ines, co ty tu robisz? Nie, jestem Rosa. Wybacz. Jestem straszną niezdarą. Często mi się to zdarza. To niesamowite. Idealny sobowtór Ines de la Vega. To okazja, na którą czekałam. Przypłynęłam z Mexico City i szukałam tu pracy. Umiem czytać i pisać. Chodziłam do dobrej szkoły. Mogę robić wszystko. Wszystko? Chyba mam dla ciebie pracę. To coś naprawdę specjalnego. Zagrasz dla żartu kogoś, kogo dobrze znam. O, świetnie. Jestem bardzo dobra w graniu. Popatrz na to. Dobre siłę. Ups, przepraszam. To zdarza mi się cały czas. Mniejsza o to, droga Rosso. Zrobimy teraz małe zakupy. Sukienka pasuje jak ulał. Dziękuję, pani Izabelo. Ludzie będą cię nazywać Ines. Udawaj, że nie jesteś tym zaskoczona. Mhm. Masz dokumenty, które ci wcześniej dałam? Proszę się tym nie martwić. Wiem dokładnie, co mam do zrobienia. I pamiętam, co mówić. Nie mów więcej, niż to potrzebne. Zrozumiałaś? Tak, tak, jasne. Piękny dzień, nieprawdaż? Och, jaki skwar. Proszę oddać mój towar. O, tak, ten. O. A gdzie pani idzie? Do zobaczenia później. Wspaniale, wspaniale. Tak? Pyszne melony. No, naprawdę. Nie pół. Rewelacja. Proszę objąć. Rozdzielmy się. Nikt nie może zobaczyć nas razem. Ze dwa, proszę. Jak pięknie wyglądają. To jest bardzo złe dla mojego interesu. O, dzień dobry, pani de la Vega. Nigdy się nie wymigiwałem. Przepraszam, senior. Bardzo dziękuję. Seniorita de la Vega! Zgubiła pani coś! Co się stało? O, kapitanie! Kapitanie! Kapitanie Monasterio! Witam, kapitanie Monasterio. Co cię sprowadza? Don Alejandro! Ty i cała rodzina de la Vegów jesteście aresztowani za zdradę stanu. Co? To niedorzeczne. Ja przepraszam, Don Alejandro. Zapomnij, to nawet nie rodzina. Musimy złapać Don Diego. Nie, kapitanie, nie macie prawa. On nie zrobił nic złego. Och, tak twierdzisz? Seniorita Ines, chyba ostatnio coś zgubiłaś obok garnizonu. Co? Garnizon w Los Angeles zostanie zaatakowany o zmroku, a kapitan Monasterio zostanie przykuty i tak dalej, i tak dalej. To spisek przeciwko armii. Nie, to nie byłam ja. Daj spokój, kapitanie, nie mówisz poważnie. Dosyć waszych kłamstw. Wszyscy ją widzieli. Ponadto tu jest twój podpis, Don Alejandro. Do więzienia z nimi! Zabierz ode mnie łapska! No dobrze, rozumiem.
Musimy się zorientować. Nikogo. Idźcie na górę, kapralu, sprawdź stajnie, a ja będę przeprowadzał w tym czasie poważną kontrolę kuchni. Rosso, musisz zostać w domu, dopóki po ciebie nie wrócę. Czy to jasne? Nie robimy tego dla żartu, prawda, pani Verdugo? Z tego nie będzie nic dobrego. W przeciwnym wypadku nie musiałabym siedzieć w tej zatęchłej, starej chacie. Mm-hmm. O, nie masz się czego bać, droga Rosso, mówiłam ci już. Nie należę do ludzi, którzy się czegoś obawiają. To ty, prawda? Gdybym powiedziała ludziom z miasta, jakie dostałam zadanie... Dlaczego miałabyś to zrobić, słodka Rosso? Nie zrobię tego. Jeśli dostanę od ciebie torby pełne pesos. Takie duże, ogromne. O, dostaniesz to, na co zasługujesz. Nikogo nie ma. Ale pyszne. Wylocha z mojej kuchni, sierżancie. Na pewno nie znajdziesz Diego między moimi kociołkami. Powiem mu po prostu, że... Nie znaleźliśmy jeszcze Diego de la Vega. Ja też nie. To prawda. Don Diego tu nie ma. Wracamy do garnizonu. O, dziękuję, Doña Maria. Łapy precz! To dla Don Alejandra i panienki Ines. Lepiej, żeby była pełna, kiedy ją dostaną. Bernardo, musimy teraz udowodnić, że mój ojciec i Ines są niewinni. Na pewno. Monasterio może opowiadać bzdury, chcąc się pozbyć naszej rodziny. Ale nie mieszkańcy. Poprośmy, aby opowiedzieli nam, co widzieli. Jaka szkoda. Taka piękna kobieta jak ty będzie odbywała karę w obozie pracy. Oczywiście mógłbym cię zwolnić, gdybyś tylko zgodziła się zostać panią Monasterio. Wolę raczej ciężką pracę. Zapłacisz mi za to, seniorita. Tak, i to drogo. Och, moja biedna córeczka. Nie trać nadziei, tato. Uciekniemy stąd. Uwaga, uwaga! Kapitan Los Angeles! Jest z nami jego ekscelencja, nasz czcigodny, szanowny gubernator Don Esteban Parasol. Pozwani Don Alejandro de la Vega, jego córka Ines i syn Diego. Uznani za winnych zdrady stanu. Spiskowania przeciwko koronie, zakłócania porządku, pogardę i bunt. Zniesławienie i napaść na oficera jego królewskiej mości. W związku z tym wszystkie posiadłości należące do de la Vegów zostaną skonfiskowane. Don Alejandro, Ines i Diego de la Vega... Zostają skazani na dożywocie w obozie pracy. Ekscelencjo, jesteśmy niewinni. Cisza! Zdrajcy nie mają prawa mówić. Don Alejandro, wierzyłem ci. Co za hańba. Ale kapitanie Monasterio... co? Cii. O, Nie martw się, ekscelencjo. Niedługo złapiemy również zbiega Diego de la Vega. Dzięki mnie. Ci wrogowie Kalifornii pójdą wkrótce za kratki. Och, jestem głodny. Carlos! Wtedy Ines upuściła jakieś papiery na drodze do koszar, a potem szybko uciekła i upadła na twarz. Nie raz, a dwa razy. To do niej niepodobne. Carlos! Hop, hop! Diego! To Don Diego!
Brać go! Tak jest! Tak jest! Rozkaz! Oddaj się do niego! Co jest? Pozostaniesz zraniony! Don Diego, wracaj tu, proszę! Proszę, Don Diego, wracaj! Diego! Diego! O nie! Moje pyszniutkie kiełbaski! Sierżancie, to kosztuje 5 pesos tylko dzisiaj. Tornado! Oj, gdybyś nie pozwolił uciec do Diego, nie musielibyśmy mieć obowiązkowej warty, kapralu. Ja? Przecież nie jestem... I pomyśleć, że mogliśmy siedzieć teraz u Carlosa, pałaszując przepyszną tortillę. Ma teraz nowy przepis. Mówią, że smakuje jak och... Zorro! Smakuje jak Zorro? Nie! Tam! Zorro! Pan wszędzie widzi Zorro, sierżancie. Och, och... Jestem tak głodny, że zaczynam mieć halucynacje. Co? Dokumenty oskarżają moją rodzinę o fałszerstwa. Tak, ale fałszywa Ines wszystkich przekonała. Kim ona jest? Dla kogo pracuje? Musimy zmusić wrogów do ujawnienia się. Przejdźmy do działania i pomóżmy uciec więźniom. Oczywiście, że są niewinni. Nie mogę siedzieć bezczynnie i pozwolić, żeby statek zabrał mojego ojca i siostrę. Wiesz, że chcielibyśmy pomóc, Diego, ale musimy myśleć o naszych rodzinach. Grozi im niebezpieczeństwo, jeśli wystąpimy przeciwko władzom. Don Alejandro to mój stary przyjaciel i nie pozwolę na to. Ja także. Myślałem, że zostaliśmy sami. Dlaczego nie zaprosimy gubernatora i kapitana na małe przyjęcie? Hmm? Będzie o wiele łatwiej, jeśli w koszarach będzie mniej żołnierzy. Świetny pomysł, moja droga. Pani Izabelo, nie wiem jak dziękować. O, to niekonieczne. Posłuchaj. Zakradniesz się nocą. Wybierzesz pokój w gospodzie w Los Angeles. Pozostaniesz w ukryciu. Nikt nie może cię zobaczyć. Rano będę na placu. Gdy zobaczysz, że otwieram swój parasol 3 razy, wyjdź szybko na balkon i strzel w kierunku gubernatora. Nic się nie martw, skarbie. To tylko malutki wybuch prochu, a żołnierze na pewno nie będą cię szukać. Zamiast mnie będą chcieli znaleźć Inés de la Vega. Musisz naprawdę nienawidzić całej rodziny de la Vegów, ale to nieważne, dopóki dobrze mi płacisz. Jeśli jednak... Dostaniesz bardzo dużo pieniędzy, Rosso. Opuściłaś Mexico City biedna, ale wrócisz tam bogata jak księżniczka. O, znowu. Przepraszam. Moi przyjaciele, wprost uwielbiam przyjęcia. W Monterey mamy najwspanialsze z nich. Bernardo, to bardzo dziwne, że pani Verdugo chce nam pomóc. Bądź ostrożny. Licho nie śpi. Ha! Oh.
Co się stało? Posłuchajcie wszyscy! Wypuśćcie ich! Zorro! O, Gonzales! Nie przejmuj się, kapralu! To po prostu jakieś halucynacje! To Zorro! Mam znów zet! Widzieliśmy Zorro, sierżancie! Hej, nie pociąłeś mi spodni! Później, kapralu! Obiecuję, że zrobię to dla ciebie! Widzę go! Łapmy go! Poddaję się! Żołnierze, jesteście dla mnie za sprytni! Niebawem wrócę! Bierzcie go, żołnierze! Tak jest! Szybciej, szybciej! Nie może nam uciec! Dobrze się spisałeś. Na szczęście Zorro nas odwiedził, ha? Luisie, jesteś zawsze blisko mnie. Dla mnie zrobiłbyś to samo, Don Alejandro. Musicie się ukryć. Bernardo wszystko mi opowiedział. Dziękuję, Taina. Ale gdzie jest Diego? Ukrywa się, ale na pewno znajdzie winnych. A? Nie ma go? Gdzie on się podział? O, ta przeklęta beczka! Ups! Ten garnizon to jakiś żart! Wyśledzimy tych więźniów, ekscelencjo! A tak w ogóle zjadłbym śniadanie. Moja gorąca czekolada wystygła. Zorro! Aresztować! O. Właśnie uratowałem gubernatora, ale nie dziękuj. Och, stójsz! Mi. To Ines de la Vega! To ona strzelała! To ona! Widziałem! To ona zrobiła! Jeszcze trochę wyżej! Hej! Coś takiego. To tam! Za gospodą! Zorro! Szybko! Szybko! Zabierzcie to z drogi! Tak jest! Tam jest! Właśnie tam! Łapcie Zorro! A nie Ines de la Vega, kapitanie? Chcę mieć Zorro! Na co jeszcze czekasz, sierżancie? Cóż, przecież nie potrafię latać, kapitanie. Więc naucz się tego! O nie! Adios, kapitanie. Myślę, że ty i ta pani macie sobie wiele do powiedzenia. Adios! Ha! Więc złapaliśmy przestępcę. Tym razem nie unikniesz celi, seniorita de la Vega. Chwileczkę. Ines de la Vega to ja. Nic nie rozumiem. Ta kobieta jest oszustką. Ona jest częścią wielkiego spisku, aby oskarżyć mnie o zdradę. Diego! To prawda. To nie moja siostra upuściła plan tego spisku przed koszarami, kapitanie. To ona. Nie! To ja jestem Ines! Ona jest oszustką! O nie! To ja! Kapitanie, musisz mi uwierzyć! Miałem przyjemność tańczyć z Ines de la Vega. Ona nie może być aż tak niezdarna. Aresztować ją! Tak jest! Tak! Od początku wiedziałem, że jesteście niewinni. Prawda, kapitanie? To ona! Wynajęła mnie, by mówić i robić to wszystko. O,
To absurd! A właściwie po co? Delawegowie to przyjaciele, a Ines jest dla mnie jak młodsza siostra. To oskarżenie jest bezpodstawne, ekscelencjo. Seniora Izabella jest uprzejma i lojalna, na wskroś uczciwa. Wystarczy! Podczas dochodzenia zbadamy wszystko na temat spisku. Na razie więzienie! Wow! Pokazałeś niezwykłą odwagę, ekscelencjo. Nic wielkiego, to mój obowiązek. Teraz was opuszczam. Bez burmistrza, który mnie reprezentuje, boję się o Los Angeles. Wybieram ciebie, Don Alejandro. Ja jestem przytłoczony, Don Esteban. Może lepszym kandydatem byłby mój przyjaciel, Don Luis Verdugo. Uczciwy farmer, którego jedynym pragnieniem jest służyć Los Angeles. Więc niech tak będzie. Odtąd jest pan burmistrzem Los Angeles, Don Verdugo. To zaszczyt, ekscelencjo. Dziękuję, przyjacielu. Niech żyje Don Luis! Niech żyje! Viva! Jest pewna siebie i nie możemy jej nic udowodnić. Los Angeles! Trzeba poczekać. Uda nam się. Viva! Pewnego dnia. Brawa dla pana Luisa! Brawa dla Los Angeles! Dziękuję, mój drogi! Brawa dla Luis! Wersja polska na zlecenie Platformy NC+ Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy.